Król Karol we wrześniu 2022 roku objął brytyjski tron jako najstarszy król w historii Wielkiej Brytanii, któremu przypadła korona. Na swoją szansę czekał 70 lat, odkąd po śmierci króla Jerzego VI został następcą tronu jako zaledwie trzylatek. Nowy monarcha, chociaż w listopadzie skończył 75 lat, od początku swojego panowania stara się pokazać wszystkim, że świetnie rozumie realia współczesnego świata. Brytyjska prasa rozpisywała się zaś o jego doskonałym zdrowiu i ich genach długowieczności, które rzekomo odziedziczył po rodzicach. Król Karol najaw wychodzą liczne problemy zdrowotne. Lekarze różnych specjalności na wyścigi zapewniali, że nawet kiełbasiane palce brytyjskiego monarchy nie są żadnym powodem do zmartwienia. Cała ta narracja runęła jak domek z kart, gdy w styczniu pałac Buckingham poinformował o konieczności przeprowadzenia u króla operacji. Wprawdzie oficjalnie określano ją uspokajająco łagodnym zabiegiem korygującym. Na domiar złego, jak właśnie ujawniła jedna z najbardziej uznanych królewskich ekspertek, redaktor naczelna magazynu e Majesty, autorka kilkunastu książek o brytyjskiej rodzinie królewskiej i dawna przyjaciółka księżnej Diany, zmiany onkologiczne to zaledwie jeden ze zdrowotnych problemów Karola. Królewska ekspertka ujawnia prawdę o zdrowiu Karola III. Jak przypomina Ingrid Suert w książce Moja matka i ja, poświęconej relacjom królowej Elżbiety II z najstarszym synem, królowi coraz bardziej doskwierają problemy z pamięcią krótkotrwałą. Podobno w rozmowie z osobami ze swojego najbliższego kręgu narzekał, że chociaż doskonale pamięta wszystko czego nauczył się w szkole, to ma problem z uświadomieniem sobie, co robił wczoraj. Jak twierdzi Suert, Karol III otwarcie przyznał, że jego pamięć jest przerażająca. Doszło do tego, że swoje myśli, pomysły i refleksje zapisuje w notesie, z którym nigdy się nie rozstaje. Natomiast, jak dodaje królewska ekspertka, swoje dolegliwości związane z zatokami ciągnące się od czasów dzieciństwa, król łagodzi śpiąc pod namiotem tlenowym. Zdaniem królewskiej biografii nie ulega wątpliwości, że ogromną szkodę zdrowiu obecnego monarchy wyrządził pobyt w słynącej z surowego reżimu szkole z internatem Gordonstown, w której umieścił go ojciec, książe Filip. Król Karol jednak nie odziedziczył genów długowieczności? I pomyśleć, że jeszcze rok temu, przed koronacją, królewscy eksperci przekonywali w mediach, że Karola III czeka długie, szczęśliwe panowanie. Karol do niedawna przestrzegał diety wegetariańskiej, ostatnio jednak, głównie ze względu na oficjalne uroczystości, takie jak obiady i bankiety, zdecydował się na fleksitarianizm. Przez dwa dni w tygodniu jest na diecie roślinnej, a jeden na bezmlecznej. Nadal jeździ konno i spaceruje po swoich ogromnych posiadłościach, chociaż, jak zauważają niektórzy eksperci, jego postawa wskazuje, że może już mu dokuczać osteoporoza. Dziękuję, że jesteś z nami do usłyszenia.